Przestaną skomleć. Przeklęte wilki. Nie podoba mi się twój brak empatii wobec własnych wilków. Chodzi o Deimosa, prawda, bracie? Niepotrzebnie ci o nim mówiłem. Widzisz w tych wilkach samego siebie i swój strach. Nie zatrzymujmy się. To pewnie Helm Tyra z jego posągiem. Odbijaj umysły, nie kraje.
Tyr doskonale rozumiał, że największą walkę toczy się o serca i umysły ludzi. Szkoda, że Tyra nie interesuje ani jedno, ani drugie. Kratosie, opowiedz o jakimś wrogu z twojej ojczyzny. Nie zaszkodzi, jeśli lepiej zrozumiem twoją taktykę. Była Meduza, królowa Gorgon. Zamieniała wzrokiem w kamień. Można było lustrem obrócić przeciwnie jej moc. Lub ściąć jej głowę. Choć to trudniejszy sposób. Więc użyłeś lustra? Nie. Po co pytałam? Ładny nóż. Szkoda, że zardzewiał. Wioślarze. Pomnik dla zdobywców. Ale okręty mieli cudowne. Znak Piotr Lundu, Mimirze. Sielfa!
Za tobą uważaj! To grobowiec. Po drugiej stronie są jakieś schody. Musi być jakaś inna droga. Przykro widzieć ojczyznę Sigrun w takim strasznym stanie. Musisz być świadomy, że zwiedzając jej królestwo, możesz trafić na rzeczy, które ci się nie podobają. No i kochała kogoś przede mną. Nie takich rewelacji się ludzie o sobie dowiadują.
Oto i one. Drugie schody. Druga połowa klucza. Skoro mamy już cały klucz, to możemy wracać do skarbca i sprawdzić, jakie skrywa bogactwo. Może te runy powiedzą nam coś o historii tego miejsca? Niemożliwe. A jednak. Mimirze. O, artefakt z Rzecznego Imperium. Nigdy tam nie byłem, ale ponoć jest pięknie.
No!
Go!